Witajcie widzowie w kolejnym odcinku mnie na kanale i dzisiaj będziemy grać w tą grę znowu i będziemy nowa seria dzisiaj. Nową czeską serię zaczniemy. Więc widzowie, słuchajcie, pamiętajcie o subie, dzwoneczku oraz łapce w górę, a już wam przedstawię, jakie mam na początku gospodarstwo. Pierwsze co tu widzicie, no to Fendt 1050 Vario z takimi oto kosiałami. Kusiałkami. Kolejne to tutaj mamy siewnik Horsch Avatar 1225 z dodatku Horsch Aggravation. Tutaj mamy wał Dalbo Mega Roll. Tam taki jest rozsiewacz Amazona. Tutaj ciągnik Fendt 1167 Vario MT. Tutaj chowam kosiarkę, ale teraz ją wziąłem. Tu obciążnik do Fenda. Tu prasa, która robi bele prostokątne od Fenda. Tu mamy znowu owiarkę dobel, bo robię sobie kiszonkę tutaj. I tutaj przyczepa z autoloadem. Tam dalej jest. Tutaj ciągnik JCB Fast Track 8330. Tutaj mamy przyczepę marki Fligl. Tu mam kombine klasa Lexiona. I tu header jego jest. Więc bez przedłużania zacznijmy. Tu wam tylko szybko pokażę, które pola są moje. Mam to pole, to i tą łąkę. Tą łąkę co tak powiększyłem ogólnie. I można zaczynać, nie? Dobra. Lecimy więc, dobra. Ja w tej kosiarce włączyłem sobie ten trybik taki, co mi tak od razu to zgrabia. Moim zdaniem jest to spoko opcja. O, jaka miniaturka fajna, patrzcie, o. O, ho, ho, kurde. No to mam już miniaturę od razu, widzowie. Niezłą. No to git. No to można jechać jak tak. No więc dzisiaj będę robił sobie kifoneczkę, wiadomo. No. O, tak można w sumie. Takie ładne ujęcie na miniaturkę. Takie ładne, że aż z wrażenia w płot wjechałem kosiarką. Dobra, nieważne. Już udało mi się wyjechać, więc jest dobrze. Tam trochę zostało tego, więc jak będę prasował, to mogę zostawić takiego ogromnego omijaka, ale trudno się mówi. A więc tu będę grał na takich wielkich maszynach ogólnie, bo to jest wielka mapa Horsch Aggravation z na moment nagrywania tego filmu najnowszego DLC, które nawet się nazywa Horsch Aggravation i wszystkie maszyny marki Horsch są. O, to jest ten dodatek. Tak to wszystko wygląda. O. I se tu gramy. A ta seria nazywać się będzie Moja Czeska Farma. Tak jak jest moja polska farma, to tu będzie moja czeska farma. No, taka prosta nazwa, wymyślona, fajna. No. I w następnym tygodniu będzie Minecraft nagrywany, tak wam mówię tylko już od razu. No i potem już niestety trzeba iść do szkoły, zaczyna się rok szkolny. Dramat, jak ja to przeżyję wszystko. Uff. Nie przeżyjemy tego. Jak ja mam codziennie filmy wtedy nagrywać, nie będzie czasu, kurde.
podobno w siódmej klasie to ma być przerąbane. Ja idę właśnie do siódmej klasy, więc chujowo, że tak powiem. No ale dobra, no, spróbujemy przeżyć, spróbuję to przeżyć, widzowie. Dla was przeżyję to. Dla tego kanału, który żyje cały czas. Dzięki wam, widzowie, że zostawiacie suby, lajki i oglądacie te moje filmy. Dziękuję wam za to, kurwa. Dobra, korzystajmy z tego, że jeszcze są wakacje. Pogoda jest po prostu piękna za oknem. Świetna. Wręcz. No niestety, no nie ma najlepszej pogody, bo niebo jest smutne już, że niedługo się rok szkolny zaczyna. I w roku szkolnym jest tak zawsze, że w sobotę i w niedzielę jest weekend, to słońce świeci. A od poniedziałku do piątku, albo też czasami do czwartku, jest niestety, no smutne jest niebo, bo do szkoły się chodzi. Wiecie jak to działa, nie? No, to tak właśnie działa. No. Ile by to mogło zająć? No nie wiem. Zobaczymy, nie? No. A tu sobie tak trawkę koszę. Ogólnie gram na trybie nowy rolnik, tylko że se bardzo przemieniłem. Zmieniłem se dużo na tym gospodarstwie. Tak trochę mam słabsze rzeczy, bo żeby na początek rozgrywki mieć, nie? Takie trochę mniejsze gospodarstwo już na razie. I dopiero się potem rozbudować. Ja to lubię, jak się ma na początku takie trochę mniejsze rzeczy i się dopiero potem rozbudowuje. I tak sobie to gospodarstwo krok po kroku można rozbudowywać. To jest spoko. Dobra. No więc tu będę grał na wielkich maszynach. W ogóle zobaczcie sobie mój stan konta. Nie jest to wcale najlepsze. No właśnie tyle mi to... Mnie to kosztowało wszystkie te maszyny sobie pokupować tutaj. No cóż, tak to bywa czasami, no niestety. To jest takie wielkie pole 9, jak widać, nie? I kiedyś je kupię. Mój cel jest taki jak w każdej serii, czyli rozwinąć swoje gospodarstwo do granic możliwości i wykupić całą mapę. A tu może być dosyć ciężko, bo tu jest wielka mapa, ale co, kto jak nie ja niby, kurde. Dobra. Ale to koszenie szybko idzie dosyć, powiem wam. A ta łąka wcale nie jest taka mała. O, jeszcze można tak zrobić. O, i sobie tak zwiększam wydajność kosiarek moich. O, kilka tam... W sumie nie o tak dużo, ale jednak. Cyk, i tu sobie ładnie wycofamy. I tutaj już cały zestaw opuszczamy. Tu sobie ładnie wycofamy
i cały zestaw opuszczamy. Kurde, jakie aryny wymyślam. Ja już od tylu miesięcy planuję nagrać kompilację moich rymów wszystkich. I chyba tego nie zrobię. Bo po co? Hihihi. Tak więc koszenie trawy można prawie uznać za skończone, jeszcze nie do końca, jeszcze tu mi jeszcze troszkę zostało, ale to już niewiele. Zium, opuszczamy sobie wszystkie kosiałki i lecimy, to jest wielki sprzęt. Tutaj na tej mapie nie będzie grania na małych maszynkach. Polskich niestety. Tu trzeba od razu z grubej rury zaczynać. Polecam wam tę kosiarkę, ona jest bardzo fajna. Wiecie o tym? To już wiecie. A ja już tutaj normalnie kończę, widzowie. Dobra, mogę już tą kosiarkę tylnią złożyć. Albo tą przednią, tą tylnią to zrobię, albo nie, dobra, tą przednią to zrobię lepiej. O git. I pyk, jedziemy z tym. I gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy po prasę. Pewnie tutaj rozpocznę jeszcze hodowlę owiec w tej serii. Ale to kiedyś. Pewnie za może 3... No nie wiem, 3 odcinki? Nie, trochę później. Może za 4 odcinki. Już będę owce mieć. No, Fendt 1050 Vario to jeden z moich ulubionych ciągników w tej grze jest, widzowie. Wam mogę tylko zdradzić. Na drugim miejscu u mnie w ulubionych jest ciągnikach. Na pierwszym jest Class Xerion, oczywiście, wiadomo. Najlepszy. Też go tu będę miał, ale to już na przyszłość plany są. A ja podpinam prasę. Jakie bele? Tak, rozmiar 220 cm. Właśnie takie mają to być. A on to fajny w kabinie jest. Tutaj ma fajny w środku widoczki. Z kabiny, nie? O, dobra, git. Ja już tu mogę wszystko porozkładać. Elegancko, egelancko. I co? Jedziemy, tylko bym wolał tutaj, o. Zacznijmy sobie stąd.
wolał troszkę stąd bardziej zacząć. Więc włączamy już cały osprzęt i lecimy z tematem. Ostatnio z tej łąki miałem 26 bel, tu ich może być trochę więcej, bo tą łąkę nawiozłem jeszcze, więc tu myślę, że będzie troszkę lepiej. No nie będzie sypała trawa, chyba tak się nie mówi, że trawa sypie. Ale będzie więcej chyba. Bo jest 100% nawiezienie na tej łące. No więc nie ukryję, że tu może być lepiej trochę teraz. Okej, teraz tu trzeba sobie nawrócić w taki oto i sposób. O, tam jedna bela się wyrzuciła. Ogólnie tutaj wszystkie utrudnienia typu wymagane wapno, wymagana orka, to mam wszystko wyłączone, widzowie, bo tu mam takie wielkie pola, że to tak wszystko, na wszystko dużo czasu schodzi, że to by takie, no niezbyt, to by tak, no, czasochłonne było. Jeszcze jakbym to miał robić, to by w ogóle, no to, więc sobie tak pomyślałem, że żeby sobie, kurde, wyłączyć to wszystko jednak. I tak więc zrobiłem, moim zdaniem, mądry wybór i będę sobie bez tych utrudnień wszystkich tutaj w tej serii grał. Powiem wam tylko tyle, widzowie, że chciałem już zrobić serię na tej mapie już od kiedy tylko ten dodatek wyszedł, ale wtedy jeszcze tak cały czas mi się zmieniały pomysły na to, jak gospodarstwo sobie tutaj wybuduję i tak dalej, nie? Tak cały czas nie miałem pomysłu, jak to finalnie zrobić i stwierdziłem, że dobra, odpalę grę w trybie nowy rolnik, zobaczymy, co mi ta tutaj przygotują już na samym starcie i dostałem fajne maszynki bardzo, ale stwierdziłem, że sobie trochę sprzedam, troszeczkę sobie to gospodarstwo pozmieniam, no i se pozmieniałem i akurat mam fajne teraz. No. W sumie to by było fajne na miniaturkę, nie? No. Tak się zastanawiam, widzowie, czy robić z tego kiszonkę, z tych kostek, no bo z jednej strony tak, bo bym sobie fajnie mógł za to zarobić, bo za to się dobrze zarabia bardzo. A z drugiej strony chyba niezbyt, no bo jeszcze bym tu mógł sobie zostawić i jak będę hodowlę owiec zaczynał, to bym już miał, nie? O, bo to było opuszczone cały czas, ja myślałem, że to podniosłem. Okej, nieważne.
Tak się tylko zastanawiam cały czas. A chyba kieszonkę zrobię i dopiero owce to będę chyba miał dopiero w następnym sezonie, dopiero gdzieś tak, no myślę. Bym se dopiero wtedy to ogarnął. Tak to się se narobi dużo kiszonki i jak to sprzedam wszystko, oj to będą kokosy i se zarobię na te owieczki wtedy wszystkie. I sprzęt, który do nich też potrzebuję. A. Dobra widzowie, myślę, że w tym odcinku też by mogło być wszystko. A się z wami żegnam, do następnego. Narka.